Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski. Zapraszam Was na tradycyjne farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Tradycyjnie, jak co tydzień, przygotowałem dla Was filmowe zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na rynku aptecznym i o których pisaliśmy w serwisie mgr.farm. Dlatego wiele nie przedłużając, zapraszam Was na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Wydarzeniem, które w minionym tygodniu było zdecydowanie najszerzej komentowane, jeżeli chodzi o rynek apteczny, rynek farmaceutyczny i o którym, co ciekawe, napisaliśmy jako serwis mgr.farm jako jedyni i jako pierwsi, było odwołanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego we Wrocławiu. Dokładnie 30 kwietnia 2019 roku wojewoda dolnośląski odwołał z tej funkcji magister farmacji Urszulę Sławińską-Zagórską. Zapytaliśmy wojewodę dolnośląskiego o przyczyny takiej decyzji, o to, dlaczego zdecydował się odwołać z tej funkcji osobę, która pełniła ją no, prawie 20 minionych lat. Okazuje się, że wniosek w tej sprawie do wojewody dolnośląskiego zgłosił główny inspektor farmaceutyczny. Dlatego też postanowiliśmy zapytać głównego inspektora farmaceutycznego, dlaczego podjął taką decyzję i co znalazło się w tym wniosku, który złożył do wojewody dolnośląskiego. Okazało się, że główny inspektor farmaceutyczny odmówił komentarza w tej sprawie i stwierdził, że nie będzie wgłębiał się w szczegóły tego wniosku. To oczywiście zrodziło wiele spekulacji i wiele plotek na rynku aptecznym, o których my jako redakcja mgr.farm słyszeliśmy już od dłuższego czasu, a jedna z tych plotek mówi, że jedną z przyczyn, tą, która przeważyła szale, spowodowała odwołanie magister farmacji Urszuli Sławińskiej-Zagórskiej z funkcji dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, była wydana przez nią jakiś czas temu decyzja cofająca zezwolenie bardzo znanej aptece homeopatycznej, która mieści się w Sycowie. Ta decyzja została przez nią wydana na początku kwietnia. Po wydaniu tej decyzji o zamknięciu tej apteki zrobiło się bardzo głośno w mediach społecznościowych i mediach lokalnych, głównie za sprawą pacjentów tej apteki oraz osób związanych z homeopatią, dlatego że chodzi tutaj o aptekę w Sycowie, która zajmowała się wytwarzaniem własnych leków homeopatycznych także dla innych aptek. Nagłośnienie tej sprawy w mediach społecznościowych, mediach lokalnych, ale także zainteresowanie się tą sprawą przez parlamentarzystów, m.in. przez posła Kukiz 15 Pawła Skuteckiego, miało być jedną z tych przyczyn, które spowodowały, że ze stanowiska wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego we Wrocławiu została odwołana magister farmacji Urszula Sławińska-Zagórska. Warto przy tej okazji wspomnieć, że działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego była w ostatnich latach dość surowo oceniana przez samorząd aptekarski, zarówno ten na szczeblu centralnym przez Naczelną Izbę Aptekarską, jak i Izbę Okręgową, Dolnośląską Okręgową Izbę Aptekarską. Tam m.in. przez parę lat toczyły się spory sądowe między Dolnośląską Izbą Aptekarską a Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o to, czy Izba może występować z wnioskami do Inspekcji Farmaceutycznej dotyczącymi wszczynania postępowań w sprawie naruszenia zakazu reklamy aptek. Ostatecznie Dolnośląska Izba Aptekarska wygrała te spory, dlatego m.in. samorządy aptekarskie w całej Polsce mogą występować do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego z wnioskami o wszczęcie postępowania w przypadku naruszeń takich na przykład jak naruszenie zakazu reklamy aptek. Ale również w liście kilka lat temu prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej m.in. skarżyła się na słabą wydajność i skuteczność Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego w ściganiu naruszeń związanych z przekroczeniem 1% koncentracji w sytuacji, kiedy w innych województwach w tej sprawie były wszczynane postępowania i wręcz były cofane aptekom zezwolenia w związku z przekroczeniem przez danych przedsiębiorców tego 1% koncentracji. W Dolnym Śląsku, z tego co wyliczała Naczelna Rada Aptekarska, takie postępowanie toczyło się tylko jedno. Później oczywiście pełniąca funkcję wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego we Wrocławiu Urszula Sławińska-Zagórska dementowała tę informację. Do tej pory na stronie tego inspektoratu można znaleźć list, w którym wyjaśnia ona całą sytuację i m.in. oskarża Naczelną Izbę Aptekarską o manipulację faktami oraz mówienie, pisanie tak naprawdę
nieuczciwe o tym, jak działa i funkcjonuje ten wojewódzki inspektorat farmaceutyczny we Wrocławiu. Cała sytuacja jest bardzo ciekawa, jest bardzo wielowątkowa i obszerna. Z jednej strony mamy zastrzeżenia samorządu aptekarskiego do działania, funkcjonowania tego inspektoratu farmaceutycznego. Z drugiej strony mamy sytuację z zezwoleniem dla apteki homeopatycznej w Sycowie. Zachęcam do przeczytania artykułu, który na ten temat pojawił się w serwisie mgr.farm. Tam oprócz opisania tej sytuacji znajdziecie także linki do dokumentów, wielostronicowych dokumentów, listów źródłowych, w których cała ta sytuacja, zagmatwana sytuacja jakiegoś takiego dziwnego konfliktu i napięcia między inspekcją a samorządem aptekarskim jest opisana. No a będziemy dalej czekać, zobaczymy, co wydarzy się dalej w Dolnośląskim Inspektoracie Farmaceutycznym. Na ten moment funkcję pełniącego obowiązki inspektora farmaceutycznego pełni dotychczasowy zastępca, a więc pan magister Mariusz Kozłowski. No a na dniach ma pojawić się także ogłoszenie o naborze właśnie na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu. W minionym tygodniu Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, czyli w skrócie ZAPPA, zorganizował śniadanie prasowe dla dziennikarzy, podczas którego przedstawił swój raport dotyczący stanu rynku aptecznego w Polsce. Raport ten bardzo obszernie i szczegółowo opisywał to, jak wygląda obecnie jakościowo oraz ilościowo rynek apteczny w Polsce, ile mamy aptek indywidualnych, ile mamy aptek sieciowych. Te dane były porównywane również do pewnych średnich oraz danych, które dotyczą innych krajów Unii Europejskiej oraz całej Unii Europejskiej i między innymi na podstawie tych danych ZAPPA, Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, wysnuwał wnioski mówiące, że tak naprawdę aptek w Polsce jest za dużo, że powinno być ich około 11 tysięcy, podczas gdy teraz mamy prawie 14 tysięcy. Dlaczego akurat 11 tysięcy? W Unii Europejskiej średnio, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców przypadających na jedną aptekę, to około 4350. W Polsce natomiast na jedną aptekę przypada około 2,5 tysiąca pacjentów, mieszkańców. To oznacza, że tych aptek jest naprawdę dużo i tak naprawdę trudno jest się tym aptekom utrzymać właśnie obsługując i sprzedając leki takiej średniej liczbie pacjentów. Jednocześnie także ZAPPA zwrócił uwagę na to, że w Polsce jest w stosunku do liczby aptek zbyt mało farmaceutów, aby mogli oni kadrowo zapewnić funkcjonowanie tych aptek zgodnie z przepisami. Obecnie według różnych statystyk wychodzi, że na średnią, przeciętną polską aptekę przypada około 1,7-1,8 farmaceuty, co zdecydowanie jest za mało, jeżeli przeliczyć liczbę godzin funkcjonowania takiej apteki oraz kwestie dotyczące urlopów czy zwolnień macierzyńskich czy wychowawczych. Cały raport przygotowany przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek jest dostępny na stronie internetowej ZAPPA. Link do niego znajdziecie także w artykułach, które pojawiały się w związku z tym śniadaniem prasowym, także w serwisie mgr.farm. Pojawiają się tam bardzo ciekawe dane, bardzo ciekawe analizy oraz korelacje różnych danych. W minionym tygodniu w serwisie mgr.farm pisaliśmy o bardzo ciekawej decyzji administracyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, czyli śląskiego WIF-u. Decyzja ta dotyczyła złamania, naruszenia zakazu reklamy aptek przez pewną sieć aptek. Natomiast bardzo ciekawy wydaje się sposób tego naruszenia. Otóż Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny stwierdził, że przedsiębiorca prowadzący sieć aptek, ogólnopolską sieć aptek, naruszył zakaz reklamy poprzez reklamowanie w telewizji swoich suplementów diety marki własnej. Otóż okazuje się, że te suplementy diety sprzedawane w tej konkretnej sieci aptek posiadają taką samą nazwę jak właśnie ta sieć aptek. W rezultacie do głównego inspektora farmaceutycznego wpłynęło powiadomienie, że mógł być w ten sposób naruszony zakaz reklamy aptek. Z kolei główny inspektor farmaceutyczny przekazał tę informację do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. I właśnie w wyniku takiego przekazania tego wniosku śląski inspektor farmaceutyczny stwierdził, że mogło dojść do naruszenia faktycznie zakazu reklamy aptek i wszczął w tej sprawie postępowanie. W trakcie postępowania okazało się, że to naruszenie mogło dotyczyć aż 80 aptek tej sieci, jakie znajdują się w województwie śląskim, z czego aż 19 miało właśnie taką samą nazwę
jak te suplementy diety reklamowane w telewizji. Bo dokładnie rzecz biorąc, to naruszenie dotyczyło dokładnie czterech spotów telewizyjnych emitowanych przez 2 miesiące w telewizji ogólnopolskiej, spotów, w których reklamowane były zarówno suplementy diety, jak i wyroby higieniczne. Właśnie posiadające nazwę taką samą, jak nazwa tej sieci aptek. W trakcie postępowania wojewódzki inspektor farmaceutyczny stwierdził, że doszło tutaj do wykorzystania tzw. reklamy skojarzeniowej. W rezultacie faktycznie został naruszony zakaz reklamy aptek. W rezultacie została także na przedsiębiorcę, na właściciela, na firmę posiadającą te apteki nałożona kara finansowa w wysokości 48 tysięcy złotych. Sam przedsiębiorca, firma, do której należały te apteki, w trakcie tego postępowania nie składała żadnych wyjaśnień. Jedyne wyjaśnienie, jakie złożyła ta firma, dotyczyło zarzutu, iż te spoty reklamowe były także emitowane w serwisie YouTube. Taką informację przekazała Naczelna Izba Aptekarska. Wtedy jedynie przedsiębiorca stwierdził, że takich spotów w serwisie YouTube nie ma. W rezultacie decyzja wydana przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczyła wyłącznie emisji spotów reklamowych w telewizji. Bardzo ciekawe jest również to, że w trakcie postępowania Śląski Inspektor Farmaceutyczny wysłał pytania do kierowników aptek tej sieci z pytaniem, czy ceny tych konkretnych suplementów diety, które były reklamowane w tych spotach telewizyjnych, faktycznie są w tych aptekach takie same, jak wynikało to z tej reklamy telewizyjnej. I okazało się, że nie, że w każdej z tych aptek ceny, w których były sprzedawane te konkretne suplementy, różniły się od tych, jakie pojawiały się w spotach telewizyjnych. Ta sprawa jest bardzo ciekawa i ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, dlatego że nasza redakcja jest w posiadaniu innych decyzji tego samego inspektora farmaceutycznego, które dotyczyły tej samej sieci aptek i tego samego przedsiębiorcy, który kilka miesięcy później w telewizji ogólnopolskiej również stworzył kolejne spoty reklamowe, reklamując swoje usługi i w ten sposób również, zdaniem Inspekcji Farmaceutycznej, naruszając zakaz reklamy aptek. O tej sprawie i o tej decyzji, która była wydana całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, napiszemy w serwisie mgr.farm już w przyszłym tygodniu. Poza tym już teraz mogę zapowiedzieć, że obecnie pracujemy nad obszernym opracowaniem, artykułem, który będzie mówił o tym, jak wygląda reklama aptek w mediach społecznościowych. Mam tutaj na myśli Facebook czy YouTube, ale także Instagram. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób na tego typu aktywność aptek reagują inspekcje farmaceutyczne oraz przytoczymy konkretne, realne decyzje kilku wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy za różne rodzaje działalności aptek w mediach społecznościowych nakładali na te apteki kary. Ten artykuł pojawi się w kolejnym, następnym numerze magazynu mgr.farm, 25, którego wydanie planujemy na początek czerwca, a póki co oczywiście zapraszam do prenumeraty i zakupu aktualnego numeru 24, który cały czas można nabyć w prenumeracie oraz pojedyncze egzemplarze na naszej stronie mgr.farm/magazyn. Cały czas nie stygną emocje na rynku aptecznym. Po wydaniu wyroku oraz uzasadnieniu tego wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie obecności farmaceuty w aptece. Przypomnijmy pokrótce. 10 lutego Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, z którego wynika, że artykuł 92 prawa farmaceutycznego, mówiący o tym, że w aptece ogólnodostępnej zawsze w godzinach jej czynności musi być farmaceuta, tak naprawdę odnosi się do farmaceuty, który posiada takie same kwalifikacje jak kierownik apteki. Oznacza to, że jeżeli podczas kontroli inspekcji farmaceutycznej w aptece będzie wyłącznie farmaceuta, który nie posiada 5 lat stażu zawodowego albo nie posiada 3 lat stażu zawodowego i specjalizacji z farmacji aptecznej, to inspekcja stwierdzi, że w tej aptece nie został spełniony obowiązek zapewnienia w niej obecności farmaceuty. Ten wyrok wywołał spore kontrowersje na rynku aptecznym, wywołał także falę komentarzy. Niektóre z tych komentarzy przyznają reakcję wyrokowi sądu i stwierdzają, że tak powinno faktycznie być, że w aptece zawsze musi być doświadczony farmaceuta, który posiada uprawnienia także do pełnienia funkcji kierownika tej apteki. Z drugiej strony są komentarze, które mówią, że w ten sposób wyklucza się tak naprawdę z pracy około 6 tysięcy młodych farmaceutów, którzy jeszcze nie mają tego 5-letniego stażu lub specjalizacji z farmacji aptecznej i 3 lat stażu
I tak naprawdę ta decyzja sprawia, że ci farmaceuci mogą wkrótce stracić pracę, bo okazują się dla pracodawców z rynku aptecznego niezbyt przydatni, dlatego że nie można ich samych zostawić w aptece z technikiem farmaceutycznym. Taka apteka nie może funkcjonować wyłącznie, jeżeli oni sami zostaną w aptece. Na ten wyrok zareagowała także Naczelna Izba Aptekarska, która w minionym tygodniu opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat mówiący o tym, że został skierowany do ministra zdrowia wniosek, list, propozycja zmiany w prawie farmaceutycznym właśnie w tych konkretnych regulacjach, która miałaby tą sytuację uzdrowić i poprawić egzekwowanie tego przepisu i rozumienie tego przepisu przez inspektorów farmaceutycznych. A poprawka ta zakłada, że w przypadku nieobecności kierownika apteki w aptece, która trwa do 30 dni, kierownik będzie zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierownika apteki. Jeżeli nieobecność będzie trwała powyżej 30 dni, to kierownik zobowiązany będzie wyznaczyć zastępcę w trybie określonym w artykule 95 ust. 4 punkt 5 spośród farmaceutów, którzy posiadają staż pracy określony w artykule 82 ust. 2, to jest spośród farmaceutów posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Innymi słowy, chodzi o to, aby zastępcą kierownika apteki do 30 dni mógł być każdy farmaceuta, który jest aktualnie zatrudniony w tej aptece, nawet taki, który nie posiada stażu umożliwiającego pełnienie funkcji kierownika apteki. Natomiast jeżeli ta nieobecność, niedyspozycyjność kierownika apteki miałaby trwać dłużej niż 30 dni, to wtedy musiałby zostać zatrudniony do tej apteki taki farmaceuta, który posiada uprawnienia do pełnienia funkcji jej kierownika. A na koniec wracamy po raz kolejny do Jerzego Zięby. Cały czas nie cichną komentarze po tym, jak w przerwie międzyświątecznej policja oraz prokuratura zaaresztowała, można powiedzieć, pomieszczenia należące do firmy Visanto oraz uniemożliwiła funkcjonowanie i sprzedaż suplementów diety Visanto sprzedawanych w serwisie Ukryte Terapie, który jest promowany przez Jerzego Zięby i który po części także należy do Jerzego Zięby. Po tej interwencji policji oraz prokuratury w mediach ogólnopolskich pojawiło się sporo publikacji na ten temat. W tych publikacjach wypowiadali się różni eksperci i między innymi w publikacji przygotowanej przez Karolinę Kowalską w Rzeczypospolitej wypowiedział się w tej sprawie wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków. I Marek Tomków generalnie skrytykował Jerzego Ziębę i wyraził poparcie dla działań prokuratury, która uniemożliwiła tymczasowo funkcjonowanie sklepu Ukryte Terapie. My w serwisie mgier.farm kilka dni później zacytowaliśmy tę wypowiedź Marka Tomkowa właśnie z Rzeczpospolitej w serwisie mgier.farm, opisując trochę szerzej całą sytuację oraz przytaczając także inne wypowiedzi farmaceutów, które pojawiały się w komentarzach w naszym serwisie, ale także w mediach społecznościowych. I okazuje się, że sam Jerzy Zięba dotarł do tej publikacji w serwisie mgier.farm, przeczytał ją wraz z komentarzem przytoczonym przez nas z Rzeczpospolitej Marka Tomkowa i na swoim fanpage'u w serwisie Facebook odniósł się do tej publikacji, odniósł się do cytatów z Marka Tomkowa i je skomentował w typowym dla siebie sposobie, między innymi krytykując wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz oskarżając go o wybujałą fantazję oraz opowiadanie bajek. Zachęcam do lektury publikacji, która pojawiła się w serwisie mgr.farm na ten temat. Przytaczamy tam cały elaborat, który napisał Jerzy Zięba w kontrze, można powiedzieć, do cytatów i krytyki Marka Tomkowa. Co ciekawe w tej sytuacji jest również to, że Jerzy Zięba, komentując tą naszą publikację, niesłusznie przypisał pewne cytaty, które pojawiły się w naszej publikacji, właśnie wiceprezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej, traktując wręcz naszą narrację redakcyjną oraz komentarze innych farmaceutów jako wypowiedź Marka Tomkowa. Kiedy zwróciłem na to uwagę Jerzemu Ziębie na Facebooku, on w typowy dla siebie sposób stwierdził, że z góry przepraszam, ale to nie zmienia istoty rzeczy. W rezultacie główna publikacja wpisu na Facebooku Jerzego Zięby nie uległa zmianie.
Polecam także artykuł, który pojawił się w piątek w Gazecie Prawnej, artykuł autorstwa Patryka Słowika, który w bardzo obszerny i ciekawy sposób opisuje całe to zjawisko i sytuację wokół Jerzego Zięby, chociażby z tego powodu, że z tego artykułu niestety wynika też taki niepokojący wniosek, że te zarzuty, które prokuratura postawiła w firmie Jerzego Zięby, są niestety będą bardzo trudne do obronienia i prawdopodobnie Jerzy Zięba wyjdzie z nich wszystkich obronną ręką, a być może nawet zyska. Zachęcam do lektury tego z artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej, piątkowej Dzienniku Gazecie Prawnej, ale także zachęcam oczywiście do publikacji w serwisie mgr.farm na ten temat. Co ciekawe, cieszą się one wśród Was ogromną popularnością, dlatego nie trudno je znajdziecie na stronie głównej, tam gdzie pojawiają się u nas najczęściej czytane artykuły. Dwa z nich już się znajdują. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas i cierpliwość, za to, że wysłuchaliście tego podsumowania pięciu najważniejszych, najciekawszych wydarzeń z rynku aptecznego, które dla Was przygotowałem. Tradycyjnie oczywiście zapraszam także do śledzenia serwisu mgr.farm. Tam najszybciej pojawiają się najciekawsze, najważniejsze informacje z rynku aptecznego. Od niedawna można zapisać się także do specjalnego newslettera po wejściu na stronę główną lub na jakąkolwiek inną stronę serwisu mgr.farm. Powinno Wam się wyświecić okienko pop-up, w którym zapraszam do dołączenia do naszego newslettera. Wystarczy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i raz w tygodniu będziecie otrzymywać podsumowanie najważniejszych wydarzeń z rynku aptecznego, z rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zachęcam także do prenumeraty magazynu mgr.farm. Cały czas dostępny jest numer 24, w którym m.in. opisujemy kampanię Po pierwsze farmaceuta zorganizowaną wspólnie przez Fundację Aflofarm oraz Naczelną Izbę Aptekarską. Zachęcam szczególnie do prenumeraty, dlatego że dzięki niej możecie zyskać aż 12 punktów edukacyjnych. Jest to jedyna tego typu prenumerata magazynu branżowego dla farmaceutów, która umożliwia Wam zdobycie punktów edukacyjnych i to aż 12 od razu. Zachęcam do oglądania farmaceutycznego podsumowania tygodnia już za tydzień i dziękuję bardzo za uwagę.